Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał mały poradnik dla osób, które mają w domu po kilka dysków twardych. Pokażę Wam tutaj przydatne urządzenia pod warunkiem, że te dyski macie na złączu SATA, ale jeśli nie, to też pokażę Wam coś ciekawego. Tak więc za chwilkę zaczynamy ten poradnik. Ceny urządzeń tutaj pokazywanych macie w opisie filmu. Zapraszam Was do oglądania. Sharkon w swojej ofercie posiada kilka ciekawych urządzeń, które mogą nam pomóc w zarządzaniu dyskami. Chociażby SATA QuickPort XT USB 3.0, czyli stacja dokująca, którą widzieliście u mnie w testach. Jest to stacja na pojedynczy dysk 3,5 lub 2,5 cala, komunikująca się z komputerem poprzez port USB 3.0, dzięki czemu prędkość zapisu odczytu danych jest naprawdę duża, a cena samej stacji jest dość przystępna. Maksymalna obsługiwana pojemność dysków to do 8 TB. Transfer danych w tym modelu to do 5 gigabitów na sekundę. Kompatybilność to złącza SATA wersja 1, 2 oraz 3. Dla bardziej wymagających użytkowników powstały takie urządzenia jak SATA QuickPort XT Duo Clone oraz SATA QuickPort Duo USB 3.0. Wersja XT Duo Clone różni się tym, że ponownie obsługuje dyski do 8 TB, jeśli chodzi o pojemność, kompatybilnie ze złączami SATA 1, 2 oraz 3, ale posiada dedykowany przycisk Clone, który pozwala z jednego dysku przekopywać całą zawartość na drugi. Ponownie obsługiwane są dyski 2,5 oraz 3,5 calowe, z tym, że w to urządzenie możemy zmieścić dwa dyski jednocześnie, transfer ponownie to do 5 gigabitów na sekundę. Podłączenie poprzez port USB 3.0. Ten typ stacji dokującej wciąż możemy nabyć w cenie poniżej 200 zł, więc całkiem atrakcyjna cena. Dla fanów nowinek technologicznych Sharkon przygotował także SATA QuickPort USB w wersji 3.1 typ C. Nowy rodzaj złącza umożliwia transfer do 10 gigabitów na sekundę, więc sporo szybciej. Chociaż prawdę mówiąc nie znam jeszcze zbyt wielu osób, którzy korzystają z portów USB typu C. A ofertę zamykają przejściówki DriveLink USB 2.0 oraz DriveLink Combo USB 3.0, czyli przejściówki, dzięki którym podłączymy nie tylko dyski ze złączem SATA 2,5 jak i 3,5 calowe, ale także dyski ze starszym typem złącza IDE. Dzięki temu, jeśli wygrzebiemy z szafy jakiś stary dysk twardy, możemy sobie bezproblemowo przy pomocy portu USB 2.0 lub 3.0, w zależności od tego, które urządzenie sobie kupimy, przejrzeć dane na takim starym dysku. Przejściówki te ponownie obsługują dyski do 8 TB powierzchni, dyski 2,5 jak 3,5 cala, a nawet dyski 5,25 cala. W przypadku wersji DriveLink USB 2.0 maksymalny transfer to 480 megabitów na sekundę. W przypadku wersji na USB 3.0 jest to 5 gigabitów na sekundę, czyli znacznie szybciej. Ok, w tym poradniku zademonstrowałem Wam kilka urządzeń od Sharkona, które mogą skutecznie pomóc w zarządzaniu wieloma dyskami, w przegrywaniu danych z dysku na dysk, tworzeniu kopii zapasowych oraz po prostu korzystaniu na co dzień z takich dysków. Dysk wcale nie musi być w komputerze na stałe, czasami nie ma na to miejsca, może on w takiej stacji sobie być po prostu na co dzień i jeśli potrzebujemy, odpalamy stację, mamy ten dysk podłączony i z niego normalnie korzystamy. Tak więc opcja myślę, że dość ciekawa. Ceny prezentowanych dzisiaj produktów macie w opisie filmu. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.